Miejska komunikacja w Płocku nie będzie dotować linii podmiejskich. Jeśli ościenne gminy nie dopłacą więcej do nierentownych połączeń, to te znikną z rozkładu jazdy. A sam rozkład ma być zmieniony w październiku. Autobusy w Płocku będą jeździć w trzech strefach. Zapowiadane są dwie nowe linie. Dziś kursuje 18 podmiejskich linii. Dla kilkunastu tysięcy mieszkańców podmiejskich gmin to jedyna łączność z centrum Płocka. Codziennie jeździmy praktycznie. Jak nie rowerem, to zazwyczaj autobusem. No to jak, w zimę co mam, z buta iść 13 km do szkoły? Tak co dwa dni to jeżdżę. Jestem właśnie za tym, żeby zostało. Likwidacja nawet części połączeń dla wielu jest nie do przyjęcia. Nie każdy ma samochód. Jeszcze ja małe dzieci mam, do Płocka jeżdżę, do lokopedii. Podmiejskie linie jednak na siebie nie zarabiają. Utrzymanie wszystkich kosztuje 9,5 miliona złotych rocznie. Pieniędzy ze sprzedaży biletów i gminnych dotacji jest za mało. Prawie 2 miliony złotych przewoźnik dopłaca z własnego budżetu. Miasto dopłaca potężne pieniądze. Nie zawsze dopłacało niestety w sposób zasadny, a zwłaszcza dotyczy to komunikacji z gminami ościennymi. Władze miasta stawiają ultimatum. Albo gminy dopłacą więcej, albo niedochodowe linie zostaną zlikwidowane. Jeżeli by doszło do jakichś radykalnych podwyżek w zakresie dopłat naszych do funkcjonowania podmiejskich linii, to rozważymy możliwości własnej działalności w tym zakresie, bądź skorzystania z innych usług. Które linie znikną, a które zastąpi transport gminny, na razie nie wiadomo. Pewne jest jedno, to nie jedyne zmiany w komunikacji. Poczynając od nowych połączeń, poprzez nową taryfę komunikacyjną, wreszcie również wprowadzając do eksploatacji nowy tabor. Od października pojawi się nowy rozkład jazdy. Obsługiwany przez płocką komunikację teren zostanie podzielony na trzy strefy. W tej najpopularniejszej, obejmującej centrum i największe osiedla, autobusy będą poruszać się co 7 i 15 minut w zależności od pory dnia.